W Polsce nie ma wielu znaczących miast, które otrzymały prawa miejskie po 1900 roku i nie znajdują się poza Śląskiem. Takie na przykład Zakopane mają swój urok. Stalowa Wola na przykład odegrała ważną rolę na mapie polskiego przemysłu. I nie zapominajmy o Opatowcu, z którego na pewno dumny jest każdy z 338 mieszkańców tego najmniejszego polskiego miasta. Nie możemy raczej powiedzieć, że są to jakieś urbanistyczne perełki, te wymienione miasta, no chyba, że zaczniemy mówić o najmłodszym składniku Trójmiasta, czyli Gdyni. Miasto, które jest rozpoznawalne ze swojej do bólu modernistycznej tkanki. I właśnie wśród tej tkanki w 2012 roku został zorganizowany konkurs architektoniczny na nową siedzibę Gdyńskiego Centrum Filmowego. Gdynia od lat jest bardzo ważnym miejscem na filmowej mapie Polski. To właśnie tutaj odbywa się jeden z najważniejszych festiwali, czyli... Openera? Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Obok Teatru Muzycznego, który był jedynym tego typu miejscem wydarzeń, powstało Gdyńskie Centrum Filmowe, pracowni Art Deco, które stało się filmową wizytówką miasta. Budynek powstał na działce po zachodniej stronie Placu Grunwaldzkiego, czyli w zasadzie w samym centrum Gdyni, tuż obok plaży miejskiej czy mariny. Po drugiej stronie placu zlokalizowany jest wcześniej wspomniany teatr muzyczny, a od strony Kamiennej Góry obiekt sąsiaduje z muszą koncertową. Plac Grunwaldzki, który przed wybudowaniem obiektu był zupełnie bezdusznym niemiejscem, pokrył się zielenią i został poprzecinany diagonalnie biegnącymi ścieżkami. Od zachodniej strony obiektu znajduje się piękny szpaler drzew, który osłania budynek i rzuca przyjemny cień w słoneczne dni. Od południowej strony znajduje się wjazd do parkingu podziemnego połączonego z Teatrem Muzycznym. Ciekawym elementem są zewnętrzne schody, które schodzą do poziomu minus 1 i które swoim czerwonym kolorem przypominają lejącą się litrami krew w filmach klasy Z. Ewentualnie czerwony dywan. Monolityczna bryła budynku jest zdynamizowana poprzez wycięty od strony północnej słusznych rozmiarów podcień. Zaznacza on główne wejście do obiektu, a także kadruje widok z ulicy na gmach Teatru Muzycznego. Ścięty południowo-wschodni narożnik urozmaica bryłę i dopasowuje ją do granic działki, a całości dopełnia zagłębienie z amfiteatralnymi schodami. Regularny rytm białych szklanych tafli na elewacji przerywają pasy przeszkleń, z których te w bezpośrednim sąsiedztwie podcienia mają skoszoną dolną krawędź równolegle do niego. Teraz rzućmy okiem na rzut. Zacznijmy od najniższej kondygnacji. Poziom minus 1 to połączenie trzech stref. Parkingu z infrastrukturą obsługującą, schodów zewnętrznych, które mogą być wykorzystywane na występy plenerowe lub kawiarnie oraz oczywiście samego obiektu. Na tym poziomie znajduje się kawiarnia z zapleczem, mała sala kinowa, dwukondygnacyjna sala kinowa na 96 osób oraz wszelkie pomieszczenia techniczne. No i oczywiście windy, oraz piękne schody zabiegowe o nieregularnym kształcie, które są najbardziej charakterystycznym elementem wnętrza. W
Warto także wspomnieć o niesamowitych muralach, które znajdują się w małej industrialnej galerii sztuki, czyli parkingu. Na parterze znajduje się rzecz jasna strefa wejściowa ze wspomnianymi wcześniej schodami. Dalej znajduje się restauracja z zapleczem oraz strefa sanitarno-techniczna. Oprócz dwukondygnacyjnej sali kinowej znalazło się także miejsce na część biurową oraz sklepową z osobnymi wejściami. Po dotarciu na pierwsze piętro przed naszymi oczami ukazują się schody amfiteatralne, które są nieco podobne do tych zewnętrznych, ponieważ są również pokryte czerwonym materiałem. Spadek, który powstał dzięki wykreowaniu podniesionej strefy wejściowej, został wykorzystany na stworzenie sali kinowej na ponad 200 miejsc. I tutaj należy wspomnieć o nazwach tych trzech sal kinowych, które znajdują się w obiekcie, bo Goplana, Morskie Oko i Warszawa to nieprzypadkowe nazwy, w przeciwieństwie do nazw projektów studenckich, które przeważnie są wymyślane na 5 minut przed wysłaniem plansz do druku. Tylko te nazwy nawiązują do nieistniejących już kultowych kin gdyńskich. W środku rzutu został zlokalizowany rdzeń techniczno-sanitarny, wokół którego zorientowano biura i sale ćwiczeniowe. Drugie piętro jest bardzo podobne do pierwszego, ale jest na nim kilka smaczków. Tak jak na pierwszym piętrze, jest tutaj sala kinowa. Bo to ta sama sala kinowa, co na pierwszym piętrze. Jest centralny rdzeń techniczno-sanitarny otoczony biurami i salami Gdyńskiej Szkoły Filmowej, ale na drugim piętrze znajduje się loggia w biurze dyrekcji, a także dwa pokoje wypoczynkowe z prywatnymi łazienkami, gdzie można ulokować gości odwiedzających centrum. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z architektem Zbigniewem Reszką, który jest jednym ze współautorów tego obiektu, a również jednym ze współwłaścicieli pracowni Archdeco. Posłuchajmy. Oddanie konkursu było przewidziane na koniec roku. Tak się złożyło, że ja z rodziną byłem we wrześniu prawie 10 dni w Wenecji. Oczywiście odwiedziłem sławną wyspę Lido w czasie festiwalu. Urzekło mnie to, że tam oprócz białych ścian budynku starego, wyłożone były czerwone dywany i ten czerwony kolor. I to nam trochę tak pomogło, utkwiło, zrobić taki bardzo prosty zabieg, żeby bryła była bardzo spokojna, a elementy tego czerwonego dywanu były i na zewnątrz, i wchodziły do wewnątrz budynku. Projekt zakładał kondygnację wyżej według warunków. Po wygraniu konkursu okazało się, że miasto nie może sobie pozwolić na zmianę planu. W związku z tym musieliśmy zmieścić program, oczywiście trochę go ograniczając, zrezygnować z jednej kondygnacji. Udało nam się to zrobić i uważam, że chyba na dobro tej inwestycji, bo obiekt stał się bardziej taki kameralny. Ta bryła nie była taka aż za mocna, a oprócz tego ukłon zrobiliśmy dla mieszkańców, że z górnych kondygnacji budynków przedwojennych nadal widzą morze. Cały Plac Grunwaldzki jest unikalnym w skali Gdyni miejscem. Ten budynek Teatru Muzycznego idealnie się broni. Myśmy nawiązali dialog z nim i z budynkiem muszli. I powstało w sumie fajne miejsce trzech obiektów. Ja często chodzę do muszli do restauracji ze swoim psem, z żoną i ze swoim psem. Oprócz tego całe takie to plato zielone pod parkingiem, gdzie jest 350 samochodów, jest miejscem spotkań Gdynia. Tu są różne różne eventy robione. Na leżakach się ogląda filmy, zespoły występują.
I nie jest to takie pompatyczne i napompowane, to jest takie normalne. Część ludzi wraca z plaży, bo to jest na szlaku też do gdyńskiej plaży, zatrzymuje się to, pije kawę, je posiłek i idzie dalej. To wszystko jest razem jakoś w sumie powiązane, taka synergia napędzająca wszystkie te trzy obiekty, plus park na Kamiennej Górze. Radzę się tam przyjechać. W każdym, można powiedzieć, korytarzu, czy takim naszym forum, które powstało, jest taki szacunek dla sztuki. Chcieliśmy tam stare wspomnienia, stare fotele umieścić, czy też stary projektor. Ten projektor wygląda dosłownie jak działo z pancernika, to wygląda jak dzieło sztuki. Też współpracowaliśmy już na etapie kończenia z użytkownikiem. To jest najważniejsze, bo my, architekci, nie projektujemy dla siebie, my projektujemy dla innych użytkowników i trzeba ich wysłuchać. Nieraz trzeba coś zmienić. Musicie Państwo zobaczyć gabinet dyrektora, który ma nie tylko balkon, żeby nie tylko był widok na morze, ale oprócz tego dyrektor dużo pali. I tylko tam może zapalić. No i fajnie. Dziękujemy za te parę słów. Projekt pracowni ArchDeco jest przykładem, że konkursy architektoniczne wyłaniają naprawdę ciekawe prace, które zrealizowane zgodnie z wizją architekta upiększają przestrzeń miejską. I tu by się przydało drugie zdanie, bo zawsze jak kończymy dwoma i podsumowujemy, to jest ładniej. W tym odcinku od nas to by było na tyle. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym obiekcie. Cześć. Cześć.